Cześć wszystkim, z tej strony Scarlett, witam serdecznie na moim kanale i zapraszam Was na kolejny odcinek Wyzwania Dziesięcioleci. Jesteśmy w 1900 roku, mamy już dosyć taką rozwiniętą naszą rodzinę McTinsleyów oraz dosyć rozwinięty tak ich dom, można powiedzieć, że dosyć rozwinięty. Żeby nie było, troszkę Wam tutaj pokażę co i jak. I kochani, mamy trochę zmian, mianowicie zacznę od pierwszej rzeczy, czyli takiej kanciapy drewnianej, w której to znajdują się miejscówki do roboty. Czyli mamy dwa stoły, jeden jest Clarka, jak wiecie, jeden jest Edwarda, oni sobie tutaj razem pracują. Przyniosłam tutaj też na ten okres zimowy, bo mamy zimę dzień 4/7, potem jest wiosna, deszczowo, wszystko, żeby wiecie, nie było tutaj problemów. Przyniosłam też stanowisko do tworzenia kompozycji kwiatowych i wiem, że może to wygląda trochę burżuazyjnie, jeżeli chodzi o takie miejsce do pracy, ale wiecie, wydaje mi się, że logicznym jest to, że musiałam wrzucić tutaj kominek, bo teoretycznie coś musi im tutaj grzać, no bo takie czasy też, że oni tutaj nie mieli jakichś innych możliwości do prowadzenia ogrzewania sobie, więc żeby nie zamarzali w pracy, to tutaj mają zrobioną właśnie zrobiony kominek. Dodatkowo wstawiłam im tutaj dwie lampy na elektryczność, ponieważ wiecie, że w tej generacji już jest elektryczność, żeby po prostu widzieli, co będą robić. Natomiast jeszcze wrzuciłam tutaj tę komodę z pokoju Edwarda, przepraszam, jeżeli ja ich mylę, to Was naprawdę serdecznie przepraszam, mówię o Edwardzie i Stanleyu. Przeniosłam sobie tutaj komodę z pokoju Edwarda, bo wiecie, że ona została wyniesiona na czas jakby narodzin naszego małego dziedziaczka. Dzidziuszka chciałam powiedzieć, no, dzieciaczka, bo tutaj stała w tym miejscu i ona sobie na razie została wyniesiona, żeby był spokojny dostęp do naszego malutkiego kolejnego potomka, czyli Nikolasa, ale jest pewna rzecz, która być może Was ucieszy, być może nie. Okazało się, że będzie dziecko, tak kochani, nasza kochana tutaj Jane jest w ciąży i troszeczkę ją zmieniłam. Zmieniłam też delikatnie Sofię, ale to Wam pokażę w Modyfikuj Stwórz Sima. Część z tych zmian robiłam na Twitchu, mianowicie tę szopę, czy szopę, to ciężko nazwać szopą, to w sumie nie jest szopa, ale no po prostu miejsce do pracy. Natomiast część robię sobie prywatnie, dlatego zapraszam Was też na Twitcha, bo na Twitchu można różne takie ciekawe, zakulisowe materiały zobaczyć, bo ja sobie odpalam te streamy w momencie, kiedy mam czas i muszę coś konkretnego zrobić. Także zmieniłam delikatnie naszą Jane, po prostu chciałam, żeby miała inną fryzurkę i troszkę taki ładniejszy ten strój do pracy, bo ona miała taki sam, jaki miała Brita, więc trochę mnie to denerwuje. Ten strój, jaki miała, taki zostawiam. Jest niby ta sama sukienka, ale w troszkę innym wyglądzie, a jeżeli chodzi o Sofię, to stwierdziłam, że Zośka musi mieć coś jaśniejszego, ona nie może cały czas chodzić w ciemnych strojach, przecież ona jest młodą dziewczyną i powinna zacząć zastanawiać się nad tym, z kim chciałaby być w związku i czy powinna w ten związek wchodzić, więc na razie właśnie Sofią musiałam się zaopiekować w takim względzie właśnie wizualnym, tylko muszę jej zmienić jeszcze buty, natomiast powinny to być nie za wysokie obcasy z tego co wiem, a nic tutaj takiego konkretnego nie widzę, co by mi pasowało, no chyba jej po prostu te dam, bo te są najprostsze, przecież ja wiem, że one, nie wiem, albo zostawię jej te, które miałam, to są te takie niby takie kozaczki, niby coś tam, ale chyba, nie wiem, najbardziej optymalne na tę porę. Zimowy strój posiadasz, więc tutaj o to się akurat martwić nie muszę. Dobra, i to by było tyle, jeżeli chodzi o takie zmiany u naszej rodziny McTinsleyów. Są też zmiany u Clarka w domu, ale te zmiany omówię Wam później, bo możliwe, że na chwilę wejdziemy, a nawet jeśli nie wejdę dzisiaj do pogrywania Clarkiem, to po prostu i tak na koniec Wam pokażę co i jak. Dobra, no to lecimy z tym. Mamy środę, godzina 13, jest zimowa fiesta i bardzo chciałabym, żeby nasz Clark tutaj się... No dobrze, że z nami jest, ale... Jane, ty sobie skorzystasz i będziesz musiała tutaj posprzątać, bo widzę, że jest straszny syf. I właściwie nie wiem, czy nie Sofia powinna ugotować te kolacje. Może Sofię poprosimy, żeby przyrządziła wystawny posiłek i to, żeby była kolacja z rybą, bo to tak będzie bardziej w naszym klimacie. Sałatka owocowa może sobie tutaj na razie zostać. Abraham też chce siuśkać, bo ja wiecie, że mam wyłączoną tutaj wolną wolę, żeby mi Simowie nie robili, co im dusza po prostu rozkaże. Wolę mieć stały tutaj kontakt nad nimi. Edward natomiast widzę, że tutaj się z bratem przywitał, ale brat nie ma zrobionego stroju zimowego, więc widzę, że będziemy musieli się jeszcze tym zająć. Przebierzemy go i chciałabym jeszcze tutaj
kody SIM-ów i rodzin, wezwij SIM-a poprzez nazwę, wykaż wszystkich bez duchów. Nikolasa mamy, bo chciałabym tutaj nasze dzieciaczki ogarnąć, żeby przyszły do nas, nasze rodzinne dzieciaczki. Tylko czy ja je tutaj znajdę? Sebastian, Malcolm, wiecie, te co się narodziły u Clarka. Alicja, Monika, Karolina, Janina, Martyna, to nie nasze dzieciaki. Elza Ćwir, o Boże, Elza Ćwir. Ale to nie nasze. Pierwszy raz w życiu chyba pan Ćwir jest u mnie heteroseksualny, bo zawsze jest homoseksualny. Przez MC Command Center Małgorzata, Bailey też nie. Jest Helen. I Stefan zaraz tutaj będzie. Więc trzeba będzie po dzieciaki przyjść. Chodź tutaj, przyjazne powitanie. Ty to kto? Ty to nikt od nas. Jest. To Jane, ty chodź tutaj po kolejny. Żebyśmy dzieci zabrali ze sobą. A dziadek? Dziadek w tym czasie skorzystasz. I wytrzesz. A ty tutaj szykujesz jedzenie. Okej, czyli wszystko jasne, każdy swoje zadanie zna. Chciałam, żeby oni je wzięli na ręce, te dzieci, wiecie, i zanieśli do domu, bo jest trochę zimno. A skoro ma to być zimowa fiesta rodzinna, zapytaj, czy zasługuje na prezent. Sprawdź, podnieś. Chodź, Jane, podniesiesz maluszka. W końcu to wasza rodzina. Ty też, chodź, podniesiesz Helenkę. I zanosimy was tutaj. Posadź Stefana. Choinki nie będę mogła mieć. No ale cóż, życie. Czemu nie posadziłaś sobie tam Stefana? O ty, Jędzo, posadź Helen. No, weź. Podnieś. Przysząd sam tam za godzinę zajdzie. No. I posadź Stefana. I zmienimy jeszcze Helence strój. Nie tu. Zmienimy strój. No nie, ona chyba nie ma zrobionego. Masz tylko jeden. No dobrze, to proszę. No, także wiecie, no jest tutaj wiadomym, że mamy pewien problem związany z naszą uciekinierką. Chodź, zmienimy ci strój. Możesz w tym ładnym siedzieć, ty też. No i z tego powodu trzeba było zaprosić do nas. Aha, ty nie masz zrobionego? Dobrze, to możesz w tym zostać. Trzeba było zaprosić do nas Clarka. Zawołaj na wystawny posiłek. Aczkolwiek pomimo tej zepsutej reputacji i tego wszystkiego, wiadomo, że rodzina McKinsey'ów mimo wszystko chce się trzymać w miarę razem, żeby nie było tutaj wątpliwości ani problemu. Czemu ty nie idziesz jeść? Tylko idziesz na piętro? Ty czegoś chcesz stąd? Swój stary pokój odwiedzić? Czy ty się, Clark, poszedłeś bawić lalkami zamiast zjeść wieczerzę wigilijną? Z nami? Co się tutaj od Janie pawiło i czemu dziecko nam uchodzi? Boże, wychodzi z domu! Dzień może dużo nie jedz, ale po prostu sobie porozmawiaj. Poznaj. Też dużo może nie jedz, sobie porozmawiać. Tutaj wiem, że im kazałam wcześniej jeść, więc oni za bardzo jacyś głodni nie są. Ale przynajmniej sobie pogadajcie. Narzekaj na mroźną. Szkoda, że Clark woli się lalkami bawić, zamiast z nami posiedzieć. Zamieć śnieżną mamy. To on może nie wrócić do domu nawet. Gdzie ty idziesz? Klubu teatralnego? Nie, nie. Żaden klub teatralny.
Ty nawet nie próbuj. Możesz z dziećmi tutaj pogadać. Śmiej się szczerze i głośno. A rybkę zostawimy, może kotek sobie zje. Przecież nie wiem. Zabawne powitanie, ty też się przywitaj. W ogóle, żebyście się wszyscy znali. Zabawne powitanie. I dziadek, ty też poznaj swoje wnuczęta. Zabawne powitanie. A Clark, ty dalej serio się lalkami bawisz? Clark się chyba zawiesił. Może zejdzie do nas, jak go zresetowałam. Chyba, że nie chce siedzieć z rodziną. Bo się czuję taki samotny. Ej, muszę sobie zdjęcie zrobić, bo tak fajnie to wygląda. Je za dwoje staranie się o dziecko, czyli tak jak mówiłam, mamy Jane w drugiej ciąży. Ciekawe, ile ona będzie miała dzieciaczków z tego wszystkiego. A tu zrobimy automatyczne przełączanie do pomieszczenia. Chcesz pogadać z synem. Żeby się nie przejmował, że go żona zostawiła. Na grobek? Nie, nie. Dobra. Ten nagrobek muszę wyciągnąć mimo wszystko, bo miałam robić cmentarz. Ale wiecie, że jeszcze się nie zabrałam za to. Jane, ty zakończysz i będziesz kontynuować sobie. Już jest brzuszek. Delikatnie zarysowany u Jane. Ale to fajnie wygląda. Mac Tinsley'owy, patrzcie, trójka braci. Jakoś tak nie widzę, żebyście byli bardzo zainteresowani tym. A te książki odniesiemy tu. Żarełko chowamy. I chodź tutaj, sprzątniesz wszystko. Jane, musisz swój obraz wyrzucić. Wiecie, czemu je wyrzucam? Bo nie chcę zarabiać na tych obrazach. Bo ktoś się mnie pytał, po co ja je maluję i wyrzucam. Ja chcę tylko, żeby ona się nauczyła, ale nie chcę zarabiać na tych obrazach. Klasyczny obraz. Maluj sobie duży, klasyczny. A wszyscy pójdą się powoli ogarniać tutaj. Do snu. Wykąp się. Idź spać. Sorry, mała, nie będziesz teraz malować. Karmisz piersią i brudną pieluszkę zmienimy. I wrócisz sobie do kontynuowania. Twój mąż już ma ogarnięte, to lecimy z głową rodu. Czemu jesteś bardzo smutny? Dryfująca w dal miłość, zazdrość, przełapał miłość swojego życia na flirtowaniu z kimś innym. Ale przecież miłość twojego życia już nie żyje. I pójdziesz spać. O Jezu, kot mi zemdlał. Dlaczego tego nie posprzątałaś jeszcze? Już myślałam, że wejdziesz tu. A potem sprzątniesz kuwetę, skorzystasz. Lęk zwierzaków, czyli lęk przed graniem na skrzypcach, jak mniemam. Aż pięknie gra, Abraham. Święto nie należało do udanych, ale przecież jedliście te kolacje i to wszystko. Zmień może brudną pieluszkę. Jane, tobie zmienimy strój.
na ten taki normalny. Zobaczymy, co my mamy w lodówce, jak ją posprzątamy. Widzę tutaj duch matki szaleje, więc nie wiem co, weźmiemy go na barabara, żeby załagodzić sytuację i żeby nam tutaj nie chodził i nie rozwalał wszystkiego. I po kolei, ty masz co robić, ty się zajmujesz bąbelkiem, miałeś zmienić mu pieluszkę. I nie wiem, kiedy on w ogóle powinien być postarzony, więc nie wiem, czy on się sam nam postarzy, święto, to nie należało. Jednakże Nikolas ma urodziny przed chwilą, czyli ja mogę go dzisiaj, wiecie, na odcinku... uwaga, 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 postarzyć, więc zaraz zobaczymy, jak Nikolas będzie wyglądał, czy będzie rudy, czy blond, rudy, czy blond, rudy, czy blond. Zmienił grupę wiekową, jest rudy i jest niezależny, czyli geny są przesilne. Mega silne geny mamy tutaj w tym naszym wyzwaniu. Naprawdę. Zaraz przejdę do zmieniania naszego Nikolasa, żeby był bardziej wyglądowo. Tylko proszę, tutaj podejdziesz i to naprawisz, bo mama duch nam standardowo wszystko zepsuła. Co my tutaj mamy w lodówce? Sporo żarełka. Jajka na toście, kanapka z bekonem, a możemy wyciągnąć kanapkę z bekonem, żeby każdy sobie tutaj poszedł wziąć porcje. Proszę bardzo, wszyscy idziecie na kanapkę z bekonem. A maluszek? Maluszek też jest głodny, więc też niech weźmie. Ale zanim przejdziemy, to lecimy go zmienić. Ja się cieszę. Uwielbiam to wyzwanie. W sensie ono jest takie... Jezu, naprawdę klimatyczne, rodzinne i fajnie, że jest takie... że w innych latach, bo inaczej to byłoby nudne, gdybym to robiła. Nasze trzecie pokolenie Nikolas prezentuje się tak, ma brązowe oczka po mamie i rude włosy po tacie, a ja sobie tutaj go zaraz poprzerabiam. Dobra, kochani, Nikolas jest najbardziej uroczym purchlaczkiem, jakiego ja widziałam. On wyskoczył w tych włoskach i spójrzcie na niego. Jest po prostu tak uroczy, że nie mogę. Naprawdę jest przeuroczy dzidziuś. Jeszcze jakby się dało, to bym mu zrobiła jakieś tutaj, wiecie... rumieńce czy coś takiego, ale widzę, że nic w tym temacie zrobić już więcej nie mogę. Ale wydaje mi się, że naprawdę jest przekochany Nikolas. Także tak będzie się nam prezentował Nikuś w naszym wyzwaniu. Pokolenie trzecie. Zobaczymy, czy przeżyje wojnę. Bo ogólnie właśnie pewnie interesuje was mniej więcej, kiedy my będziemy przechodzić do wojny i nowej generacji, więc nowa generacja, kochani, będzie w momencie, kiedy Nikolas właśnie będzie nastolatkiem, bo Nikolas jest dzieckiem Edwarda, który jest głową, najważniejszą postacią pokolenia właśnie 1900, więc wydaje mi się, że sprawiedliwe jest to, że właśnie w momencie, kiedy Nikolas będzie nastolatkiem, bo musi być sim nastolatkiem bądź młodym dorosłym, ale myślę, że młody dorosły to jest za dużo czekania. Musi być, wydaje mi się, ten nastolatkiem będzie najodpowiedniejsza rzecz. Chyba, że młody dorosły... Nie, no nie wiem. Nie mam pojęcia, tak wam powiem szczerze, że się w tej chwili zaczęłam zastanawiać. Chyba, że to wy zdecydujecie, czy musi być młodym dorosłym, czy nastolatkiem. Może to by było najlepsze. Bo wydawało mi się to dosyć rozsądne, ale teraz, po takiej dłuższej chwili zastanowienia się, już sama nie wiem, czy na pewno to jest takie rozsądne. To naprawisz, to wytrzesz. Ty takie barabara widzę już tutaj ze swoją ex-żoną miałeś, więc idziesz tu skorzystać, przygotujesz się. Ty idź zjeść, bo jesteś głodny. Ty też powinnaś zjeść, bo ty idziesz ogólnie do szkoły też. Tak mi się wydaje, że dzisiaj idziecie do szkoły. Co jest? O, niedobrze ci. O, właśnie, mamuśka. Idź już stąd. My cię nie widzimy tutaj teoretycznie. Powinnaś sobie pójść. Właśnie, zniknąć. Ciebie tu nie ma. Ciebie widzi tylko Zośka ewentualnie. Ale temat Zośki jeszcze będziemy ciągnąć, słuchajcie, ale nie teraz. Dzidziuś, pogłaszcz. Gawosz. Pierwszy dzień świąt. I co, my w pierwszy dzień świąt nie idziemy? Praca, zajęcia, opowiadanie historii, plan od 8 do 15. Jest tylko świąteczny nastrój, opowiadanie historii, ale do szkoły wy chyba idziecie, nie wiem zresztą.
Powiem wam, że ciężko mi to ogarnąć. Ucałuj dłonie, narzekaj, podziel się wieściami. Ty w ogóle z Abrahamem nie ma żadnej relacji, więc może pogadajcie sobie, rozmawiaj o mroźnej pogodzie. Właśnie, żeby jakieś tam relacje, wręcz róże. Podziel się, adoptuj, na pewno nie. Zabawne, żartuj o politykach, śmiej się szczerze i głośno. Maluszkowi musimy pokój zrobić. Ale to na razie chyba jeszcze nie będzie go potrzebował. Ewentualnie garnuszka. Weź to, wyrzucisz. Zmienimy ci strój. Gdzie jest garderoba? Jest tutaj. Zmieniamy strój. I pójdziesz sobie zjeść. I może potem się będziesz bawił. Obejmij czule. Sprawdź, jak się ma małe dziecko. Śmiej się szczerze i głośno. Czemu go zabierasz, Jane? Dziecko wyniosłaś z kuchni? A po co? Jane, w jakim celu? Chodź, skorzystasz sobie. O Jezu, nie mogę, no spójrzcie no, na te loczki i ten przytulas. Po prostu... To jak nic będzie miniatura filmu. Na bank. Pięknie to wygląda. Ale te geny rude, tak jak, słuchajcie, w RWDG to za bardzo nie szło, tak teraz tutaj geny rude nie ma problemu. Wszyscy. Zapytaj, czy zasługuje opieka nad dziećmi. Przyjazne, opowiedz historię. Ty sobie trochę pogadałeś, idziesz sobie tutaj grać z uczuciem. Tobie brakuje totalnie zabawy. Zapytasz, jak minął dzień i potem tutaj wszystko posprzątasz i będziesz sobie zwyczajnie czytać. Ty, kochana, się źle czujesz, więc idź się. Zdrzemnij, ale możesz, bo jesteś przecież w ciąży. Ty dzisiaj nie pracujesz. Zdecydowanie. Nie wygląda! Patrzcie, ten się gra, ten ci się bawią. Znaczy, tak trochę ujęcie z dupy, ale... O, jak ładnie! Ja no, kocham to pokolenie. Ogólnie kocham te wyzwanie. Cieszę się, że je zaczęłam. Wiecie, że mnie namówiliście. A Zośka sobie poczytasz potem jeszcze, jak zrobisz to pranie. Tu sprzątniesz. Tu poczytasz, może jednak Jane to rozwiesi, bo widzę, że ty masz zabawę tutaj tragiczną. Dobra, kochani, jeżeli chodzi o naszych McTinsleyów tutaj, to by było na tyle, bo powoli będziemy kończyć odcinek. Natomiast chciałam jeszcze zajrzeć do Clarka, żeby wam pokazać, jak wszystko wygląda i troszkę opowiedzieć, dlaczego to wygląda tak, a nie inaczej, więc to już na sam koniec obiecałam, że będzie, więc wbijamy. Jak wiecie, Clark jest w takiej sytuacji, że jego żona gdzieś tam uciekła, nie wiadomo gdzie jest, ale właściwie rzecz biorąc, jak dla Clarka, to wcale nie jest jakiś dramat, bo w sensie im i tak się nie układało. Jedyny dramat polega na tym, że przecież on się z nią nie rozwiedzie, bo nie może. W tamtych czasach rozwody to raczej się nie zdarzały. Oczywiście może gdzieś, ale to była straszna hańba. Więc raczej tutaj mamy związane ręce, jeżeli chodzi o Clarka. Natomiast dom. Z zewnątrz wiadomo, że niewiele się zmienił, bo nic tutaj konkretnego nie robiliśmy. Natomiast postanowiłam, że powiększymy ten pokój, bo my mamy dwójkę dzieci. Przecież mamy Helenitkę i mamy przecież Stefka, więc Stefek i Helenita muszą mieć jakby swoje miejsce. Stefan ogólnie dzisiaj zostaje dzieckiem. Ej, wiecie co? Może my go jeszcze dzisiaj postarzymy? Chodźcie, tutaj zrobimy gotuj. Białe ciasto. Ciasto czekoladowe.
Okej. Okay. I lecimy z tym. Kochani, my nie jesteśmy tutaj jacyś milionerzy i nie jesteśmy jacyś bogaci, dlatego ja nie mogłam robić nie wiadomo jakich remontów, ale posprzątał nasz Clark pokój swoich dzieci, dołożył nowe łóżeczko, wiecie, to się powiększyło też, ale to już nieważne, przymknijmy na to oko. Kupił jakiś kufer z zabawkami, żeby dzieci miały, no i oczywiście tutaj misia, więc będę musiała jeszcze tutaj gdzieś, myślę, że w tym miejscu będzie stało łóżko starszego, tutaj młodsze i jakoś tak poukładamy to. Jeżeli chodzi o kuchnię, to tutaj zmieniliśmy całkowicie tapety, dodaliśmy nowe meble i wykorzystaliśmy stół, który tutaj był. Oczywiście Clark go wysprzątał, wyczyścił, dołożył krzesła i znalazła się też tutaj biblioteczka i miejsce, żeby sobie posiedzieć. Clark też wytapetował swoją sypialnię i ją wysprzątał, zmienił sobie pościel, żeby to wszystko wyglądało w miarę tak czysto i schludnie. Tak samo zrobił w łazience, po prostu ją posprzątał i zmienił ściany. I tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o dom Clarka. Tutaj jest dobudowana ściana, żeby zrobić taki właśnie wiatrołap. I kochani, ja wiem, że może ten pokój i tamte inne pokoje nie wyglądają jakoś nie wiadomo jak pięknie, natomiast ja chciałam zachować to, że wiecie, wykorzystaliśmy stół, który się tutaj znajdował, wiecie, taki recykling rzeczy, które już były. Natomiast nie jest to jakaś willa, nie jest to genialny, super, świetny dom, baw się zabawką, co takiego, kup zabawki, baw się zabawką jakąś. Więc nie mogłam tutaj nie wiadomo jak coś wyzmyślać, jeszcze z zewnątrz jest nieposprzątane, ale do końca nie wiem, czy ja ten dom z zewnątrz będę jakoś mocno sprzątać, dlatego że bardzo mi się podoba. Teraz zrobimy ten tort i postarzymy już Stefana, a ja dalej się będę zastanawiać, jak robimy, jeżeli chodzi o następne pokolenie, bo ja chciałam teoretycznie, jak będzie nastolatkiem właśnie syn Edwarda, ale nie wiem, czy nie czekać do młodego dorosłego, czy po prostu jak się nam akcja będzie rozwijać, jeżeli stwierdzę, że to się przedłuża, to wtedy to zrobić. Może macie jakieś opinie w tym temacie, jestem ciekawa, więc śmiało mi tutaj dajcie znać, co według was jest najlepsze. A ja już tutaj weź porcję, pomóż zdmuchnąć świeczki, bierzemy Stefana i już Stefan, zobaczymy co i jak z tobą. Teoretycznie myślałam, że ten nastolatek byłby no, najlepszą opcją, ale nie wiem, bo może być albo nastolatek, albo młody dorosły, bo też nie ma co, nie wiadomo ile ciągnąć, ale może macie jakieś swoje zdanie. Uhu, już mamy, Stefan zmienił grupę wiekową. Co by mu się wylosowało? Dziecię wysp to na pewno bym nie chciała, tego też bym raczej nie chciała, ale wydaje mi się, że z racji tego, że on miał dosyć ciężkie życie i niezbyt było ono fajne, to nie powinna mu dać jakiejś mega super pozytywnej cechy, tylko raczej bym chciała, żeby on był chyba ponury. No bo wiecie, no rodzice się ciągle kłócili, on jest dzieckiem, ale on to trochę pamiętał, mama uciekła z domu, bieda, w ogóle dramat, więc myślę, że ponury będzie dobrze. Ale możemy mu dać tutaj cechę umysłową po tacie, że on jest taki, wiecie, mądry i w ogóle. Widzę, że są okulary, starsi i mądrzejsi. I lecimy tutaj do modyfikuj stwórz Sima, żeby zobaczyć jak się będzie prezentować. Ja sobie go szybko przerobię i zobaczycie efekt końcowy. Także kochani, to jest Stefan! Stefan ma zielone oczy, rude włoski po tatusiu, tylko coś taki dziwny kolor rudy. To ten z modów się? Nie. Ta fryzura ma taki odcień, okej. Okay. Tak się prezentuje, widzę, że okularki, więc zostawimy mu okularki i zmienię, chyba dodam zarost Clarkowi. Widzimy się za chwilę. Kochani, zakończyłam przerabianie i wasz ulubiony wąs, tak wiem, że go kochacie, się pojawia, ale naprawdę póki mogę, chcę go wykorzystywać, bo rzadko kiedy można wykorzystywać wąs w rozgrywkach, a w tamtych czasach to było modne, więc ja wiem, też nie lubię wąsa, więc rozumiem, ale no wydaje mi się, że fajnie dodać Simom i że póki mogę, to warto dawać. Także, kochani, Clark ma wąsa, ma ubrania, zresztą tak fajnie ogarnięty tak naprawdę, jest bardzo elegancki, taki przystojny, fajny facet, powiem wam, ale zupełnie inny od swojego brata, no w końcu już ma poważną pracę, więc też zajmuje się swoimi dziećmi bardziej niż do tej pory. Jego życie powoli zaczyna się układać i powoli zaczyna nasz Clark wychodzić z tej kupy, w której żył, natomiast no wiadomo, że też nie jest jakimś milionerem, więc dzieci też nie mogą być nie wiadomo jak odstrzelone. Jeżeli chodzi o Stefana, no to Stefan prezentuje się w ten sposób. Ja muszę pościągać jakieś dla chłopczyków z epoki rzeczy, bo ja nie mam nic dla chłopczyków, a ich bardzo dużo mam w tym wyzwaniu, więc nie wiem jak ja ich będę ubierać. Nie wiem co się stało z tymi włosami, że one się tak mi dziwnie świecą, taką mają poświatę. O
ogólnie... Widzę, że to jest jakiś błąd. Jak zawsze. Zus, ja nie wiem, o co chodzi z tymi włosami u mnie z dziećmi, ale mam jakiś poważny błąd, jeżeli chodzi o wybór koloru włosów. Może to jest przez te oczy, które tutaj mam. Powiecie, że ja mam oczy z modów. Znaczy nie te, ale ogólnie mam oczy z modów, więc może to jest tym spowodowane. Dobra, nie wnikam, będę sobie to ogarniać. Ważne, że Rudę z Rudymi wyskoczył, bo przecież on jest rudowłosy. Ale to nie ten Rudy. Taki Rudy powinien być. Taki rudziejszy, taki normalniejszy, w sensie nie taki błyszczący, dobra. No, w każdym razie coś tam mamy ogarnięte, coś tam jest. I ja będę się z wami żegnać. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Facebook, Instagram dla was w opisie jak zawsze. Zapraszam was do wypowiadania się na temat tego, co uważacie, jeżeli chodzi o przejście do następnej generacji. Wiadomo, że jeszcze będzie sporo odcinków, ale już powoli trzeba to planować, bo jest to też dosyć istotne. I dziękuję. Trzymajcie się wszyscy. Cieplutko, wbijajcie na GameScarlet, wbijajcie też na Twitcha i pamiętajcie, jeżeli nie oglądacie pomyłek, to koniecznie oglądajcie pomyłki, bo jest to seria, w której chyba najwięcej się dzieje ze wszystkiego, więc polecam bardzo serdecznie, ale pomyłki jest raczej serią kierowaną tutaj też do starszych, więc to też podkreślam, że tak no, tam się będzie działo. No, dziękuję, trzymajcie się cieplutko, cześć!